Cześć, witajcie na kanale Napęd na 4. Dzisiaj prezentujemy dla Was nowego Nissana Qashqai'a. I naprawdę jest kosmos. Cena prezentowanego modelu jest to 170 tysięcy i 300 zł. Samochód znajduje nam się na kołach 20-calowych. Robi ogromne wrażenie. Fajne żłobienie Qashqai'a, logo Qashqai'a. Mamy tutaj 12 segmentów LEDów. Wloty powietrza, nie jest to oczywiście atrapa. Kamera 360 stopni, tutaj jedna z nich. Z zewnątrz samochód prezentuje się dość dobrze. Przede wszystkim przód dodaje mu takiej charakterystyki sportowej. Lusterka czarne, bezkluczykowy dostęp do samochodu. Z tyłu reflektory w pełni LEDowe, tak samo jak z przodu. Dach panoramiczny. Zatem przejdźmy sobie do wnętrza samochodu. Tak jak wspominałem w poprzednim filmiku, mamy tutaj fotel regulowany w 8 płaszczyznach, ale najlepsze jest to, że mamy tutaj masaże fotela, jak w klasie S Maybachu. Ambientowe podświetlenie, nie tylko na drzwiach, ale także na tunelu. Ekran wielkości ponad 12 cali, łopatki do zmiany biegów, 9-calowy ekran dotykowy, poniżej indukcyjne ładowanie telefonu, tutaj gałka do zmiany biegów, tutaj klikamy i oczywiście musi być wciśnięty hamulec. Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, fotele podgrzewane. Przejdźmy sobie do tyłu samochodu. Tutaj też o, chromowe wstawki, fajnie to wygląda. Z tyłu podłokietnik, o, z miejscem na dwa kubeczki. I mamy tutaj wejście USB typu C i zwykłe USB, więc też fajnie to wygląda. I w sumie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. O, tutaj rekinek czarny. Dziękuję, zapraszam do subskrybowania, komentowania i oceniania kanału. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.